Krótko po starcie Euro 2024, najpierw w niemieckich, potem światowych mediach, pojawiła się informacja kryminalna, bardzo smutna, która no, jest z gatunku takich, do których już mocno przywykliśmy, a zarazem to, czego w niej nie było, to jest również taki element, do którego już przyzwyczailiśmy się, że gdzieś znika przez długi czas w przekazach. Przecież, dramat w Niemczech: policja zastrzeliła nożownika. W Niemczech nieznajomy mężczyzna wtargnął na posesję rodziny, która oglądała mecz Euro 2024 i dźgnął trzy osoby nożem. Okazuje się, że sprawca chwilę wcześniej zamordował inną osobę. Nożownik zaatakował również funkcjonariuszy policji. Ci użyli broni palnej i zastrzelili oprawcę. Oczywiście domyślacie się Państwo, jakiego elementu w tej wiadomości nie było. Przez bardzo długi czas nie było wiadomo, jakiej narodowości jest ten nożownik, który. Wpadł do jakiegoś domu, wyobraźcie sobie Państwo, dom rodzina ogląda e, e, początek, e, początek e, Euro 2024, wpada człowiek noż, z, z nożem i wszystkich ich, ich nie. Sytuacja koszmarna, przez długi czas nie było wiadomo, kto to jest. Otóż. Tego co prześledziłem w, w internecie, ale oczywiście być może ktoś wcześniej to ujawnił, ale pierwszą, pierwszym medium, jednym z pierwszych dużych mediów, które napisały, że był to Afgańczyk, było uwaga: Indian Express, portal hinduski. Który no, nie miał problemu z tym, żeby ujawnić narodowość sprawcy. Potem zrobiły to inne media, na początku w ogóle nie było wiadomo, potem, że być może cudzoziemiec, że południowy wygląd i tak dalej, i tak dalej. Przywykliśmy do takiej sytuacji. Przywykliśmy do tego, że w tych sprawach związanych z problemami będącymi efektem imigracji kłamie się, manipuluje, że właściwie my też obnażamy te kłamstwa, ale zaczynamy się do nich przyzwyczajać. I myślę, że to jest jeden element. Drugi element jest taki, że społeczeństwa, także Niemcy, także z czasem pewnie Polacy, także ci imigranci, którzy tutaj przyjechali, ale chcą się czuć bezpiecznie, którzy normalnie, legalnie pracują, którzy przybyli w sposób legalny, wszyscy ci ludzie zaczynają pomału przywykać także do tego, że staje się niebezpiecznie, że jest przemoc, że jest zakłamanie. Zaczynamy się w tym adaptować. I to jest moim zdaniem jeden z najgorszych elementów tej sytuacji. Natomiast są też tacy, którzy na tej sytuacji dość solidnie zarabiają. I dzisiaj im chciałem poświęcić ten dzisiejszy mój felieton. Serdecznie witam Państwa. To jest podcast Dobitnie na kanale Dobitnie. Pozdrawiam serdecznie mojego partnera, w tym wszystkim Mariusza Staniszewskiego. I zachęcam Państwa do subskrybowania naszego kanału, do wspierania, a także do pozostawienia komentarzy. To jest bardzo ważne. Wiem, że niektórzy z Państwa zwracają uwagę na niedociągnięcia techniczne. Będę starał się, żeby ich było mniej. Będziemy starali się to dobitnie ulepszać, żeby było coraz jak najbardziej dla Państwa. Wracając. Szanowni Państwo, do y, tematu głównego, czyli do, y, do tej y, nielegalnej imigracji, czasami nazywanej ruchem uchodźczym. To jest najgorsza manipulacja, która w tym wszystkim się pojawia. Ja za chwilę powiem o tych, którzy zyskują na tej, y, na tej imigracji. Będę się tym zajmował dużo w najbliższym czasie, pewnie parę razy tutaj, parę razy w tekstach y, pisanych, ale na początek chciałem się y, skupić w paru słowach na samych definicjach. Cały czas, szczególnie przez środowiska lewicowe, szczególnie przez środowiska, które są beneficjentami tego całego procesu, używane jest w sposób zafałszowany, w sposób mylny słowo uchodźca, że ci ludzie, którzy docierają do Euro Europy, ci, którzy nam się kojarzą z Lampeduzą, ci, którzy są tutaj legalizowani na siłę, ci, których wysadzała niemiecka policja gdzieś w Polsce i pozostawiała uciekając, że to są uchodźcy. To nie są uchodźcy. Ci ludzie de facto szkodzą uchodźcom. Kim jest uchodźca? Prawa uchodźców ustanowiły dwa akty międzynarodowe. Najpierw konwencja genewska z lat 50., potem tak zwany protokół nowojorski, bodajże z 1961 roku. I one bardzo dokładnie określają to, kim jest uchodźca i co należy z uchodźcą zrobić. Tą definicję uchodźców bardzo dobrze spełniają. Przybysze z Ukrainy, szczególnie ci z regionów ogarniętych walką, ale uwzględniając, że całe terytorium Ukrainy jest ostrzeliwane rakiet, rakietowo do dzisiaj, nawet często intensywniej niż wcześniej, to wszyscy Ukraińcy, którzy przyjeżdżają do Polski, można ich uznać za uchodźców. Podobnie jak, a przynajmniej mogą, się, mogą no, rościć sobie prawa do bycia uchodźcami. To są ludzie, którzy, których życie jest zagrożone w wyniku działań wojennych. Uchodźcami są też osoby. Które mogą podlegać prześladowaniom albo podlegają prześladowaniom z przyczyn religijnych, z przyczyn rasowych, ze względu na narodowość. To są najważniejsze, to są najważniejsze rzeczy. Dlatego również, uwaga to bardzo ważne, uchodźcami są Rosjanie, rosyjscy opozycjoniści. Którzy decydują się na przyjazd do Polski i sprzeciwiają się reżimowi Putina. Ci ludzie, żeby nie podzielić losu Andrija Nawalnego, Anny Politkowskiej i innych osób zamordowanych w Rosji, uciekają z Rosji. I oni powinni być traktowani jako uchodźcy. Uchodźcami są. Ludzie, którzy sprzeciw, sprzeciwstawiają się na Białorusi reżimowi Aleksandra Łukaszenki, jeżeli oni przyjeżdżają do Polski i mówią, my jesteśmy przeciwko Łukaszence, nam w naszym kraju grozi więzienie, grozi zamordowanie, grozi pobicie, grozi prześladowanie naszych rodzin, grozi zwalnianie żon, dzieci ze szkół, z uczelni, to oni są uchodźcami i powinni być jak, tak jak uchodźcy traktowani. I teraz uwaga, jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, o której absolutnie nie mówią ludzie z grupy Granica, z tych wszystkich... Innych y, organizacji. Nie mówią tego też tam Niemcy, przysyłający tych nielegalnych imigrantów do nas. Otóż uchodźca, mo, państwo, które przyjmuje uchodźcę, nie może odesłać go, uwaga, do kraju tego, w którym zagrażało mu niebezpieczeństwo. Czyli zakładając, że uchodźca przyjeżdża do Polski z Ukrainy, Polska, ponieważ tam grozi mu ostrzał. Polska nie może na siłę cofnąć go do, na, na Ukrainę. Jeżeli uchodźca przyjeżdża z Białorusi i udowodni, to po jego stronie jest udowodnienie, że był zagrożony. To, że działał opozycyjnie, że był prześladowany, że groziło mu więzienie albo śmierć ze strony reżimu, to Polska nie może odesłać go na Białoruś. W takich sytuacjach. Ale jeżeli przyjeżdża yy, Irakijczyk, z Niemiec albo z, nawet z terytorium Białorusi. I, mu, I przekazywana jest informacja, że on jest uchodźcą, ponieważ coś tam mu groziło, to Polska nie ma obowiązku go przyjmować, nie cofając go do Niemiec albo nie blokując jego wjazdu na Białoruś. On jest prześladowany, jak twierdzi, w swoim kraju. Aczkolwiek dzisiaj w Iraku nie ma problemu uchodźców. Większość tych ludzi jest i, i to, to są. To są ludzie, nielegalni imigranci z Iraku, którzy decydują się na taki wyjazd, żeby znaleźć no, lepsze życie. To są ludzie też z innych krajów, ale jestem bardzo ciekaw, czy Grupa Granica jest w stanie albo inne organizacje tego typu są w stanie pokazać osoby, na przykład z Syrii, które tą drogą uciekały i dowiodły, że są rzeczywistymi uchodźcami, że były zagrożone z przyczyn politycznych. Ci ludzie, którzy są uchodźcami politycznymi, chociażby z Syrii, z innych krajów, gdzie rzeczywiście uchodźstwo polityczne istnieje, wybierają zupełnie inną drogę. Wybierają przede wszystkim drogę, e, drogę legalną. Dobrze, zostawmy teraz e, zostawmy ten wątek, moim zdaniem, bardzo istotny, bo tak naprawdę ciężko mówić o czymkolwiek innym, jeżeli nie e, zdementuje się na początku tego kłamstwa. Otóż na logikę, na chłopski rozum, wszyscy widzimy, że w gruncie rzeczy ta sytuacja wszystkim szkodzi. E, Kraje europejskie płacą już wysoką cenę. Taka informacja jak w Niemczech, jeszcze jakiś czas temu, paraliżowałaby właściwie, no byłaby czymś strasznym. W tym momencie jest to standard. Jest to norma niemieckiego życia yy, medialnego i życia niestety społecznego. Yy, dzisiaj widzieliśmy obrazki, że coś takiego staje się w Polsce. Yy, jeszcze w tym momencie nie, nie mieliśmy do czynienia z głośnymi mordami, ale już mieliśmy w ostatnich dniach. Kilka zatrzymań osób z nożem. Widzieliśmy tych policjantów wysadza niemieckich wysadzających jakichś ludzi. Widzimy takie grupki, yy, no, inaczej wyglądających osób. Ja też staram się unikać rasizmu i bardzo zniechęcam państwa do tego. Potem też powiem o tym, yy, dlaczego. Yy, uważam, że ta sytuacja, Tworzy bardzo duże zagrożenie dla Polaków, dla społeczeństwa starego polskiego, ale tak jak mówiłem, tworzy też duże zagrożenie dla tych Ukraińców, którzy mieszkają w Polsce i tu ciężko pracują, dla białoruskich opozycjonistów, którzy tu są, albo dla po prostu ludzi, którzy zdecydowali się prowadzić normalne życie w Polsce biznesmenów, informatyków, specjalistów z Białorusi. Tworzy w końcu yy, duże zagrożenie dla ludzi, którzy wcześniej przyjechali normalną, legalną ścieżką. Pracują jako kierowcy, prowadzą restauracje. Którzy z Państwa nie je kebabów u Egipcjan na przykład, albo u Tonezejczyków? To są ludzie, którzy normalnie przyjechali, prowadzą normalne biznesy. Oni są tą sytuacją tak samo zaniepokojeni jak my, albo często jeszcze bardziej. Porozmawiajcie z tą starszą emigracją, z ludźmi, którzy tu są jakiś czas, którzy wysyłają dzieci do polskich szkół, którzy się, stary, którzy się tu zaadaptowali. Zapytajcie ich, co myślą o tej sytuacji. Gwarantuje, że będą często dużo bardziej zaniepokojeni, albo tak samo zaniepokojeni jak wy, bo to wszystko rzutuje na nich. Jeżeli dojdzie do konfliktu w Polsce, to oni będą zagrożeni. Tamci ludzie zagrażają tak samo im jak i, yy, 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 jak i państwu. Jeżeli będą jakieś porachunki gangów cudzo, cudzoziemskich złożonych głównie z nielegalnych imigrantów, gwałtownie zalegalizowanych tylko po to, żeby przysłać ich do Polski, to oni również mogą padać ofiarą tego rodzaju yy, tego rodzaju porachunków. Ale nie mogłaby dojść do takiej sytuacji, nigdy nie dochodzi do żadnej tego rodzaju sytuacji, jeżeli ta sytuacja nie ma beneficjentów. Ja dzisiaj chcę opowiedzieć, będę mówił jeszcze o beneficjentach globalnych i o beneficjentach europejskich tej, tej sytuacji. Temu poświęcę osobny materiał. Natomiast dzisiaj chciałbym powiedzieć o beneficjentach krajowych, naszych polskich beneficjentach. Niektórzy z nich są oczywiście myślę, że takim oczywistym beneficjentem, że byłby materiał, gdybyś w nim nie opowiedzieć o Donaldzie Tusku, no dlaczego on do tego wszystkiego doprowadził, dlaczego jego formacja do tego wszystkiego doprowadziła, dlaczego kłamał do wyborów europejskich mówiąc, że to nam nie grozi, to nas nie dotknie, że my wręcz będziemy Zyskamy na tym, tak? bo będziemy mieli jakieś dopłaty do tych ludzi z Ukrainy, którzy przyjechali, kłamiąc w oczywisty sposób, mieszając dwie kategorie ludzi. A już teraz tydzień, minął tydzień od wyborów. Minął tydzień od wyborów europarlamentarnych, i już widać, jak było to, jak było to zintegrowane z Niemcami, że on im obiecał, że tydzień, zaraz w momencie wyborów podnosimy szlaban i przysyłajcie z Niemcami, z Francją. Politycy francuscy o tym mówili głośno. Dlaczego Donald Tusk to robi? No pewnie nie robi dlatego, że chciałby, żeby na ulicach polskich miast było bardzo wielu uchodźców. Robi to, bo jest to warunek jego kariery europejskiej. O tym dużo powiedziano. Także tego, że on otrzymuje wsparcie Europy, tego, że może się pochwalić KPO, że dostaje środki przy bardzo słabym zarządzaniu budżetem. Wystarczy zobaczyć, jakie są dzisiejsze wpływy Orlenu, a jakie były. Przy zmierzaniu do bardzo poważnego osłabienia gospodarczego, przy bardzo wysokich kosztach pakietu klimatycznego, tak naprawdę bez jakichś tych środków z KPO, ten rząd mógłby sobie zupełnie nie poradzić. No, jedną rzeczą jest kariera europejska Donalda Tuska, drugą jest wsparcie zagraniczne dla niego. Dla niego samego. Więc to są rzeczy, które nasuwają się logicznie i oczywiście linia propagandowa przyjęta przez Donalda Tuska. Ci z Państwa, którzy są na serwisie X, czyli dawnym Twitterze, zapewne zapoznali się z tym tweetem. A więc, jeszcze raz, sprowadzili setki tysięcy migrantów z Azji i Afryki, zarabiając przy okazji na wizach, oraz rosyjskich i białoruskich informatyków, pomagając w budowie obcej agentury. Przykryć to chcą rasistowską propagandą. Liczą na krótką pamięć i siłę swojego wrzasku. To jest tweet Donalda Tuska. Moim zdaniem, nawet jak na niego, dość bezczelny i dość szkodliwy. E, oczywiście jest w tym jeden model, taki zaszyty w oczywisty sposób, e, taki narracja propagandowa, w którą pewnie część silnych Razem i tego twardego elektoratu Platformy, a może nawet część elektoratu Trzeciej Drogi i Lewicy uwierzy. Czyli to jest to, że afera wizowa... Ta, która działa się za czasów Prawa i Sprawiedliwości, autentyczna afera rozdęta do rozmiarów, no, zrobiono, jak to mawia się czasami, skondona Cepelina, tak? bo ostatecznie się okazało, że to jest, że chodzi o kilkaset w granicach tysiąca wiz, że to ta afera sprawia, że dzisiaj dzieje się to, co widzimy na ulicach polskich miast. Ci ludzie byli uśpieni przez pół roku, że przez osiem miesięcy od końca rządów PiSu, a teraz nagle wyszli. Tak, to jest już taka narracja dla tych tak zwanych silników, którzy uwierzą we, uwierzą we wszystko. No, niestety jest to dość duża grupa. No, moim zdaniem, według lekkich szacunków, to jest dwadzieścia parę procent społeczeństwa. Dwadzieścia parę procent społeczeństwa może nawet racjonalizując i czując że z tyłu głowy, że gdzieś coś jest nie tak, jest w stanie przyjąć tą argumentację na tyle, żeby ją powtarzać, żeby deklarować, w nią, że w nią wierzą, na tyle, żeby oddać głos wyborczy. Pod jej wpływem. Ale to, to mnie specjalnie nie zaskoczyło. Tego się spodziewałem, nawet się twierdzić, że proroczo napisałem, że Donald Tusk użyje tej, tego rodzaju argumentacji. Ale zaciekawiła mnie inna rzecz w tym tweetu, i to jest już naprawdę no, rzecz skandaliczna. Oraz rosyjskich i białoruskich informatyków w cudzysłowie, pomagając w budowie obcej agentury. Otóż ludzie, których przyjęliśmy z Białorusi. To byli rzeczywiście, Białoruś ma bardzo rozwinięty sektor IT. Białorusini są bardzo dobrzy w IT. My przyjęliśmy ludzi, którzy pracują dla nas, którzy bardzo często nie chcieli pracować, którzy tworzą firmy w Polsce IT, którzy nie chcieli pracować dla reżimu Łukaszenki. To bardzo często są opozycjoniści. To samo jest z Rosjanami, kogo Polska przyjmowała z Rosji. Polska z Rosji przyjmowała opozycjonistów. To jest narracja prorosyjska. To jest jednoznacznie narracja prorosyjska, że ci ludzie, których przyjęliśmy z Białorusi i z Rosji, szczególnie w sektorze IT, że to jest agentura. I trudno mi sobie wyobrazić, żeby tego rodzaju narracja była prowadzona przypadkowo. Oczywiście może cele są prozaiczne, ale jest to naprawdę, przerasta to to. Czego bym się złego spodziewał po Donaldzie Tusku, a uwierzcie mi, że podobnie jak część z Państwa, no, nie mam najmniejszych złudzeń co do jego postaci. To, to też współgra z paroma innymi rzeczami. To diasporę białoruską y, y, rosyjską opozycyjną w Polsce, która bardzo duża dała Polsce, dała, dała bardzo dużą podmiotowość naszemu kraju, krajowi w oczach świata y, i w oczach y, też no, pewnych ruchów dyplomatycznych, które były istotne podczas wojny na Ukrainie, w dużym stopniu wspierała telewizja Bielsat. Ta telewizja Bielsat jest właśnie orana, a dyrektor y, telewizji Bielsat Agnieszka Romaszewska, która była no, tak naprawdę y, y, spiritu, spiritus mowem z całej tej operacji, została w y, y, skandaliczny sposób zwolniona. Ciężko nie połączyć tych faktów. Niszczy się Bielsat, wykańcza się dyrektorkę Bielsatu, zwalnia, a potem wprowadza się narrację, że ci opozycyjni Białorusini, którzy są tu w Polsce, te firmy IT, te, ten drobny biznes białoruski, ci, ci opozycjoniści, którzy piszą jakieś rzeczy na temat, również ludzie, którzy współpracują z polskimi służbami. Nie oszukujmy się, informują o tym, co się dzieje u Łukaszenki, robią analizy na ten temat, że to, że to jest białoruska agentura. Teraz nie pozostaje nic innego, żeby Donald Tusk ich wysłał z powrotem na Białoruś jako prezent do, dla Łukaszenki. A z silnikom w Polsce powiedział, że odsyła, że odsyła szpiegów. Oni łykną wszystko. Ale jednym z beneficjentów jest Donald Tusk. Jednym, ale nie jedynym. Obserwuję z uwagą działania grupy Granica, pana Czabana bodajże, który tam jest bardzo, bardzo aktywny, dziennikarza takiego, wielu innych osób. Które opowiadają, jak udało im się jakieś osoby wyłapać czy pomóc osobom, które nielegalnie przedarły się do Polski. Oni pomagają im tam się gdzieś dalej przemieścić, tak? Robią taką grę, jak w filmie Agnieszki Holland, ścigają się tam ze Strażą Graniczną, nie pozwolą tam i tak dalej. Już teraz mają lepsze układy, no bo to teraz rządzi demokracja, już nie ma dyktatury pisowskiej. Ale oprócz. Tego, co, o czym mówiłem jakiś czas temu, oprócz całej fałszywości tej narracji, oprócz historii zmyślonych, kobiety zrzucanej na druty kolczaste, tego faceta, co płynął siedem dni Bugiem w jedną i w drugą, tych wszystkich nieprawdziwych opowieści, w tym wszystkim jest jeszcze jeden fałsz. Taki, to jest fałsz bardzo subtelny. I to jest fałsz również związany z zieloną granicą. I to dotyka bardzo szerokiego zjawiska, z którym za chwilę będziemy mieli do, do czynienia masowo, z funkcjonowaniem NGO-sów. Otóż organizacji trzeciego sektora, organizacji niezależnych, jak zwał, tak, tak zwał. Otóż organizacje takie jak Grupa Granica i inne organizacje funkcjonujące we wschodniej Polsce, pomagające uchodźcom, w filmie Agnieszki Holland, w oczach tych, w tym co pokazują ich twórcy, a także w oczach nawet osób krytycznych im. To są takie grupki dla jednych idealistów, dla innych wariatów. Oni się zbierają, wsiadają do samochodu. Czasem to tacy trudni ludzie, jak wszyscy aktywiści. Robią to za swoje, jeszcze wydadzą na tą benzynę, na telefony, narobią się. Tak, wszyscy mówią, ale głupki, mogliby się wziąć za jakąś robotę, marnują czas, albo inni mówią: No wspaniale, tacy młodzi, aktywni, niech, nie dla pieniędzy, tylko dla idei. Tam jadą i przywożą tych, przemycają tych Afgańczyków biednych, te intelektualistki liberalne, które prze, przechodzą ze swoich krajów i starają się zasiać tutaj ducha otwartości tych profesorów, inżynierów. Oni im wszystkim pomagają. Tak nie jest do końca. Te organizacje są bardzo bogate, są, mają bardzo dobrych sponsorów. Yy, niestety nie jesteśmy w stanie dokładnie sprawdzić, jak, yy, jak są sponsorowane. Uważam, że w przyszłym yy, układzie politycznym, jeżeli kiedyś nastąpi, daj Boże, konieczna będzie absolutnie komisja śledcza poświęcona temu i P biała księga pokazująca dokładnie, kto sponsorował te wszystkie ruchy na granicy. Ale możemy stwierdzić, to y, jakie są powiązania po stronach in, in, internetowych? Fundusze norweskie, Fundacja Batorego, Fundację Sorosa i generalnie rzecz biorąc pieniądze płynące od Sorosa. Nie zdziwiłbym się, gdyby to były także środki publiczne e, płynące z Funduszy Europejskich czy z Unii Europejskiej, a także środki e, e, płynące z innych organizacji międzynarodowych. To są duże pieniądze. Ci ludzie na tym zarabiają. Zarabiają, wielu z nich zarabia dużo więcej niż państwo. Więc w związku z tym, nie traktujcie ich, możecie ich traktować jako cwaniaków, możecie się z nimi zgadzać, nie zgadzać, ale traktowanie ich jako biedaków i frajerów jest wielką naiwnością. Powiedziałbym tak, to nie zawsze frajer siedzi z tej strony, jak się, jak się wydaje. Ale to jest początek, drodzy Państwo. W tym momencie ten ruch w Polsce jest dość mały. Jest dość mały stwierdzam po czym. Rozmawiałem ostatnio z moją znajomą, która rzeczywiście w Unii Europejskiej no, tworzy organizacje, które pomagają ludziom z Kaukazu, takim, którzy potrzebują pomocy. Już jakby nie wnikając w to bardziej, bo nie chcę zaszkodzić jakoś tego sobie swoją opowieścią. Ona była na, ona była na seminarium w Grecji i jeździ od czasu do, czasu do czasu do Grecji na rozmaite spotkania, ponieważ Grecja staje się jednym z takich istotnych enklaw, czego ngo które pomagają, uwaga, rzekomym uchodźcom, czyli realnie rzecz biorąc nielegalnym imigrantom. I cały trzeci sektor w Grecji, gro tego sektora, 80-90%, bardzo duża część, jest przestawiana w tym momencie, została przestawiona już wiele lat temu, w roku 2015, 16 2017, 2018, ale to trwa coraz bardziej, jest przestawiana na obsługę nielegalnych imigrantów. Czyli co się dzieje? Do Grecji płynie wielka y, y, rzeka pieniędzy, która jest dzielona między pracowników tego trzeciego sektora, między NGOsy. Te NGOsy, NGOsy biorą pieniądze, robią to, co mają zrobić za te pieniądze. Przy okazji zawsze dorabiałem do tego ideologię, tak? Pracownicy NGO-sów nigdy nie mówią, że jak facet, który coś sprzedaje, to mówi ja chcę to sprzedać, tak? Piarowiec, który sprzedaje produkt, mówi ja jestem dobrym piarowcem. Dzisiaj będę sprzedawał Donalda Tuska, jutro będę sprzedawał Jarosława Kaczyńskiego, zależy kto mi zapłaci. Dzisiaj Coca-Cola, jutro Pepsi. No z NGO-sem tak nie jest. W NGO-sie zawsze pracuje się dla idei. Tylko że kasa płynie i mówi i ten, kto dysponuje kasą, Mówi, co to za idea. W związku z czym w Grecji powstał wielki ruch trzeciego sektora, nie za, y, organizacji pozarządowych, które zajmują się tymi uchodźcami. Od czego y, organizacje dostają kasę? No od czego, drodzy Państwo? To chyba oczywiste. Od łebka. Im więcej tych uchodźców, tym więcej hajsu dla tych organizacji. Mechanizm jest prosty. I to nas czeka za chwilę w Polsce. Za chwilę trzeci sektor w Polsce będzie przestawiany na rozwiązywanie problemu imigracyjnego, a także autentycznych problemów z rasizmem, ksenofobią, konfliktami narodowościowymi, których tak naprawdę dzisiaj za nadto nie mamy, ale za chwilę będziemy mieli. Bo jeżeli będzie akcja, będzie reakcja w Polsce. Będzie rasizm za moment i będą niebezpieczne sytuacje. Co oni będą mówić? A mówiliśmy, że Polacy to rasiści. Tyle filmów o tym nakręciliśmy, tyle artykułów w gazecie wyborczej. Widzicie, musimy rozwiązać ten rasizm. Jak możemy rozwiązać ten rasizm? Jeszcze więcej pieniędzy na organizacje obsługujące nielegalnych, zalegalizować świeżo co zalegalizowanych migrantów. Jeżeli jeszcze więcej pieniędzy, to więcej migrantów, bo płatna łebka. Jeżeli jeszcze więcej migrantów, to jeszcze więcej konfliktów społecznych. Jeżeli jeszcze więcej konfliktów społecznych, to jeszcze więcej rasizmu. Jeżeli jeszcze więcej rasizmu, to jeszcze więcej pieniędzy na walkę z rasizmem. Kto na tym ucierpi? Normalni obywatele. Emigranci, którzy są, przyjechali tu legalnie, którzy normalnie prowadzą biznesy. Uchodźcy z innych krajów. Te wszystkie osoby będą ofiarami tej sytuacji. Ale Towarzystwo Szerskie z gazety wyborczej, z tych wszystkich organizacji trzeciego sektora będzie klepało kasę i będzie, i będzie potępiało to społeczeństwo. Będzie potępiało to społeczeństwo całe w Czambu, że jest rasistowskie. To jest mechanizm, który z, będzie wdrażany, a teraz uwaga: nasi zachodni sąsiedzi mają bardzo dużą wprawę we wdrażaniu tego mechanizmu w naszym kraju. Tutaj chciałbym Państwu polecić książkę poświęconą zupełnie innemu tematowi. A przynajmniej mały fragmencik, ale książkę, może nie w związku z tym, o czym mówię, polecam całą. To jest książka, która wyszła w Niemczech, potem w Polsce, już parę lat temu, niedawno została wznowiona. To nazywa się wyparte, odroczone, odrzucone niemiecki dług reparacyjny wobec Polski i Europy. A panowie, którzy to napisali, to jest Karl Heinz Roff i Hertmut Ribner. Dlaczego ją polecam? Ona bardzo ciekawie opowiada o tych relacjach związanych z reparacjami polsko-niemieckimi. Bardzo ciekawie opowiada o reparacjach. To jest moim zdaniem najlepsze opracowanie. Dzisiaj niepopularne ani w Polsce, ani w Niemczech są jego tezy, a i dla naszej prawicy było średnio wygodne, no bo żeby Niemcy opisali to lepiej niż córkokolwiek Polacy, to przecież również tego nie zaakceptujemy. Ale tam jest bardzo ciekawy wątek wątek związany z tematyką reparacji na początku lat 90. Ona już wtedy się pojawiała. Helmut Kohl bardzo mocno walczył o granice niemieckie. Był bardzo zresztą ostry wobec, wobec polskiej dyplomacji, która coraz bardziej mu ulegała. Ale Niemcy wtedy, wtedy zaczyna się pewien ruch ze strony Niemiec. Po pierwsze, zostają wypłacone jakieś tam ochłapy, byłym robotnikom przymusowym, a po drugie Zaczynają powstawać różne fundacje, których nas wyznamy, poświęcone polsko-niemieckiej współpracy, polsko-niemieckiemu po, e, pojednaniu. Zaczynają powstawać różne inicjatywy, takie związane z pozornym pojednaniem Polski i Niemiec. Co? Kto sponsoruje te e, inicjatywy? Oczywiście niemieckie fundusze. W to włącza się w to wszystko, w te wszystkie działania włącza się i do dzisiaj w tym funkcjonuje bardzo mocno Fundacja Adenauera. I jaka jest? Taka teza, tak naprawdę, która sprawia, której wpisanie się w nią musi sprawić, żeby przez cały czas funkcjonować w obszarze tych funduszy. Po pierwsze, winy są po obu stronach. Po drugie, my wszyscy sobie je przebaczamy, odpuszczamy, mówimy nawzajem o swoich winach. I to buduje. Tą całą narrację tego, że Polska jest współsprawcą Holokaustu, że u nas też straszne rzeczy działo, że społeczeństwo poza chlubnymi wyjątkami to w gruncie rzeczy byli szmalcownicy i równocześnie, że wszystko z Niemcami mamy już załatwione. Dzisiejsi Niemcy są imperium moralnym, któremu my mamy w gruncie rzeczy ulegać, bo oni przepracowali lekcję wojenną, mamy się przyjaźnić, a mówienie o reparacjach, odszkodowaniach, o stratach polskich, to jest psucie tej opowieści i tego stosunku. Czyli to jest, ta, to jest ten narracja gazety wyborczej do dzisiaj, czy mediów związanych z dzisiejszym obozem władzy, tych starych, tych starych mediów. I na to idzie kasa, na to idzie kasa z Niemiec. I ileś organizacji, organizacyjek, iluś intelektualistów pisze książki o tym, dostaje nagrody we Frankfurcie nad Menem albo z Złotelwy w Berlinie. Generalnie rzecz biorąc, dobrze z tego. Dobrze z tego żyje, z takiego pojednania, które nie jest pojednaniem, ale to pojednanie buduje trzeci sektor. To jest tak naprawdę bardzo sprytnie przeprowadzony lobbying polityczny. My będziemy mieli do czynienia teraz z tym samym, tylko w makroskali, w makroskali nieporównywalnej z tamtym, w przypadku tych imigrantów, którzy dzisiaj trafiają do Polski, czyli czego obrazki widzimy, yy, widzimy w mediach. No ale jest jeszcze jeden beneficjent. Niestety tym beneficjentem są rzeczywiście ugrupowania i ruchy krajne, prorosyjskie, takie, które mogą być związane z islamskim terroryzmem, które dzisiaj, czyli wszelkiej maści radykałowie, nawet nienawidzący się nawzajem, często związani z obcymi agenturami albo często w sposób nieświadomy prowadzeni przez rosyjskie agentury. Rzeczywiście Rosjanie mają świetne doświadczenie sięgające lat 20. ubiegłego wieku Wprowadzenie na zachodzie Europy, w tym w Polsce, ruchów radykalnych, zarówno lewicowych, jak i prawicowych, wszelkiej możliwej maści, a także radykalnych ruchów religijnych, różnych, różnych innych. Oni tylko czekają, bo oni zawsze czekają na apokalipsę. Oni potrzebują silnego napięcia, żeby wyjść. Im bardziej będzie to napięcie eskalowane, tym lepiej, tym lepiej dla nich. To jest kolejna grupa. No. Chciałbym na koniec powiedzieć coś optymistycznego i tak zastanawiam się, co powiedzieć. Dzisiaj byłem w kościele i dzisiaj był ten fragment o tym, że Pan potrafi jednak sprawić, że zielony las uwiędnie, a, suchego, a suchy się zazieleni. Więc jeżeli dziś wydaje się tam ta sytuacja nie najlepsza, to myślę, że ciężką pracą, rozmową, wiarą w to, że się zmieni, kiedyś uda nam się to odwrócić, a nasze państwo ma silny potencjał społeczny, silny potencjał narodowościowy, jednak silny nadal, nadal potencjał ekonomiczny, że mam nadzieję, że przetrwamy straty, które powoduje ta egoistyczna, skupiona w gruncie rzeczy na ambicjach. Jednego sprytnego faceta władza. Dziękuję serdecznie, drodzy Państwo. To jest kanał dobitnie. Zachęcam do subskrybowania, do oglądania, do słuchania także innych materiałów na nich. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. Wiktor Świetlik.